10 największych epidemii w historii. Epidemia ateńska pojawiła się w czasie zmagań ateńsko-spartańskich w czasie pierwszej części wojny peloponeskiej. Oblężona metropolia, wypełniona po brzegi mieszkańcami Attyki, była doskonałym miejscem do rozwoju śmiertelnej choroby, która szybko i dokładnie przetrzebiła Ateńczyków. Spod jej macek nie wymknął się nawet twórca ateńskiej potęgi, Perykles, który zmarł w czasie, gdy zaraza opuszczała już miasto. Badacze do dziś spierają się, jaka choroba stała się przyczyną upadku Imperium Ateńczyków. Czy to był tyfus, dur brzuszny, gorączka krwotoczna, a może dżuma? Zaraza Antoninów. Epidemia rozwijająca się od 165 roku na terenie Imperium Rzymskiego. Nazwa pochodzi od cesarza Marka Aureliusza, jego syna i następcy Komodusa. Rozwój epidemii związany był z wojnami przeciw Partom oraz przeciw Markomanom. Większość danych o epidemii bazuje na pracach Galena, który był jej naocznym świadkiem. Na podstawie skąpego opisu wskazuje się ospę prawdziwą jako możliwe podłoże epidemii. Podobno w samym Rzymie dziennie umierało do 2000 osób. Jak się szacuje, cesarstwo rzymskie zubożało o blisko 5 milionów obywateli, co stanowiło aż kilkanaście procent mieszkańców państwa. Epidemia wywołała kryzys demograficzny, który przerodził się w kryzys gospodarczy i militarny. Dżuma Justyniana. Epidemia, która dotknęła cesarstwo bizantyjskie, w tym jego stolicę Konstantynopol w latach 541-542. Przyczyną epidemii mogła być dżuma dymienicza, która najprawdopodobniej wywołała również czarną śmierć w XIV wieku. Według ówczesnych historyków dżuma Justyniana miała niemal ogólnoświatowy zasięg, docierając do centralnej i południowej Azji, Afryki Północnej i Arabii, a w Europie aż do Danii na północy i Irlandii na zachodzie. Dżuma powracała w basenie Morza Śródziemnego z każdym pokoleniem aż do około 750 roku. Współcześni historycy nazwali ją od imienia ówcześnie panującego władcy Bizancjum, Justyniana I, który sam zapadł na tę chorobę. Dokładna liczba zmarłych pozostaje nieustalona. Współcześni badacze uważają, że w szczytowym okresie zaraza zabijała do 5000 ludzi dziennie w samym Konstantynopolu. Ostatecznie stała się ona prawdopodobnie przyczyną śmierci 40% wszystkich mieszkańców. Pierwsza fala dżumy uśmierciła 1/4 populacji wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego. Czarna śmierć. Termin określający jedną z największych epidemii w dziejach ludzkości panującą w XIV-wiecznej Europie. Obecnie za jej przyczynę uważa się pałeczkę dżumy powodującą dżumę, na co wskazuje analiza DNA ofiar zarazy. Epidemia czarnej śmierci wybuchła w Azji Środkowej, być może w Chinach, skąd przez jedwabny szlak w 1346 roku dostała się na Krym, a stamtąd rozprzestrzeniła się na basen Morza Śródziemnego i całą Europę, roznoszona prawdopodobnie przez pchły znajdujące się na szczurach, zamieszkujących ówczesne statki handlowe. Szacuje się, że zaraza spowodowała śmierć 60% ludności ówczesnej Europy. W wymiarze ogólnoświatowym populacja została zredukowana z 450 milionów do 350 milionów i potrzebowała aż 150 lat, by wrócić do stanu liczebnego sprzed pandemii. Czarna śmierć powracała jeszcze sporadycznie do Europy aż do XIX stulecia. Zaraza Indii Zachodnich. Hiszpańscy zdobywcy trochę nieświadomie zabrali ze sobą ze starego kontynentu zarazki nieznane w Ameryce. Choroby, z którymi Europejczycy dosyć dobrze sobie radzili, były zabójcze dla mieszkańców Nowego Świata.
Historycy przez długi czas zastanawiali się, co tak bardzo wyniszczyło Indian. Czy był to tyfus, czy ospa? Wedle najnowszych badań spustoszenie siały głównie pałeczki salmonelli, które wywołały dur rzekomy. Epidemia Wielkiej Armii Napoleona. Jak się okazuje, największym wrogiem cesarza Francuzów stał się nie car Rosji, a tyfus. Niedożywiona, wyziębiona i skrajnie wycieńczona armia napoleońska stała się jego największą ofiarą. Ciężko jest szafować dokładnymi liczbami. Jedno jest pewne. W czasie kampanii rosyjskiej tyfus zebrał większe żniwo niż bohaterscy żołnierze rosyjscy. Kto wie, czy gdyby nie zaraza, Napoleon nie byłby władcą całej Europy. Epidemie cholery w latach 1816-1975. O ile nie mylą nas szacunki, ludzkość przetrzymała aż 7 pandemii tej choroby. Największe żniwo zbierała w ludnych Chinach i Indiach. Ilość ofiar nie jest możliwa do ustalenia. Ostatnie ognisko cholery zanotowano na Haiti i w Tanzanii. Pandemia grypy w latach 1918-1919. Pandemia wywołana przez wyjątkowo groźną odmianę podtypu H1N1 wirusa A grypy, do której doszło w latach 1918-1919, znana pod potoczną nazwą Hiszpanka. Śmiertelność grypy hiszpanki jest trudna do oceny, jednak na podstawie danych wojskowych można ją oszacować na 10%. W zamkniętych społecznościach śmiertelność była jeszcze wyższa. W Bostonie zachorowało 10% ludności, 2/3 chorych zmarły. W całej armii Stanów Zjednoczonych zachorowało 20%. Liczba ofiar Hiszpanki znacznie przewyższyła liczbę ofiar frontów I wojny światowej. Na grypę i powikłania zmarły 24 tysiące osoby amerykańskiego personelu wojskowego. W Wielkiej Brytanii zmarło 150 tysięcy osób. Osoby, które zachorowały w pierwszym ataku epidemii, wykazywały odporność na nią w następnych falach zachorowań. W czasie pandemii podano w wątpliwość, czy rzeczywiście zachorowania były spowodowane przez grypę. Pierwsza fala miała stosunkowo łagodny przebieg, natomiast druga niosła niespotykaną do tej pory śmiertelność. Epidemia gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej. W Afryce Zachodniej trwała epidemia gorączki krwotocznej Ebola, która wybuchła w Gwinei i rozprzestrzeniła się na kolejne kraje. Światowa Organizacja Zdrowia podzieliła kraje, w których w trakcie trwania obecnej epidemii wystąpiły przypadki choroby na dwie kategorie. Te, w których zachorowania szerzą się w rozmiarach epidemicznych oraz te, w których odnotowano pierwsze przypadki zachorowań lub zasięg epidemii jest ograniczony. Do 27 grudnia 2015 roku włącznie odnotowano przynajmniej 28 tysięcy przypadków zakażeń, z których 15 tysięcy zostało potwierdzonych laboratoryjnie. Zmarło 11 315 osób. Zespół nabytego niedoboru odporności, inaczej zakażenie HIV bądź po prostu AIDS. Wirus HIV stał się przyczyną śmierci około 21 milionów osób. Jak poprzednia zaraza, pojawił się w Kongo, ale przez długi czas na Zachodzie nic o nim nie wiedziano. O zagrożeniu HIV zrobiło się głośno dopiero w 1981 roku. Wirus stał się źródłem wielu przesądów, jak choćby o tym, że dotyka głównie osoby homoseksualne. Jednak zagrożony nim jest każdy człowiek, niezależnie od preferencji seksualnych. Najnowsze zdobycze medycyny sprawiły, że wywołane przez wirusa AIDS stało się chorobą przewlekłą, umożliwiającą ludziom w miarę sprawne funkcjonowanie. Wielu uważa, że HIV jest bagatelizowany, a problem AIDS nadal jest bardzo poważnym problemem u nas, w świecie zachodnim, w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jak jest naprawdę, opinie są różne, jednakże trzeba wiedzieć, czym jest AIDS i jak się przed tym bronić. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę oraz zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. Światowa Historia oraz A to Ciekawe. Trzymajcie się, cześć.